Cześć, witam was w tym odcinku i dzisiaj zobaczymy sobie potyczkę na VC2801 bitwa w wykonaniu gracza Polaczek Kozaczek. Pojazd ten nie był przeze mnie pokazywany ostatnio zbyt często i nie bez powodu uważam, że no, po nerfie jaki otrzymał do chałbicy 105 mm no, granie nim straciło sens i ja ostatni raz nim grałem jak był jeszcze przesadzony bardzo dobry przynajmniej a teraz no naprawdę sporo stracił yy, i zobaczymy właśnie jak w tym patchu można nim grać, operować jak to w ogóle wygląda ze strzelaniem takim pojazdem mapka to piaszczysta rzeka yy, widzimy pełno takich papierów jak borsuk, jak t37 na nich na pewno kolega powinien się skupić jeśli chce zadawać uszkodzenia na tej chałupicy, no i jak widzimy t37 Teraz obrywa naprawdę porządnie, pierwszy strzał zadał niewielu uszkodzeń, ale drugi naprawdę bardzo ładny, ten znowu nie przybija pancerza tego Lighta. A pamiętajmy, że yy, ta obica ma penetracji na HEQ dokładnie 53 mm. 410 uszkodzeń, na amunicji Hit mamy 104 penetracji i 350 uszkodzeń. Teraz Borsuk, na pewno kolejny fajny cel. Pytanie tylko, czy uda się w niego trafić. Wychyla się, wychyla się, ale pocisk trafia w budynek. Kolega próbuje się na nim skupić. Ja się nie dziwię, bo to jest jeden z najlepszych celów w tej bitwie. Zobaczmy: KW13 wychyliło się tylko na chwilę, ale oberwał ładną kompilację i już go z nami nie ma. Na razie, palaczek, kozaczek raczej będzie chciał tutaj. Ostrzeliwać tego gracza w broszuku na ślepo, oddał już 3 strzały, z czego 2 mogły w teorii w niego trafić. Zobaczmy: te 5 4 prototyp, um, takie strzały w ocho w prototypa to najpewniej będzie od 50 do 150 uszkodzeń. Jeszcze zależy czy pocisk trafi w gąskę, czy w tył, czy w bok, czy w przód. No w tym na pewno będzie dużo więcej uszkodzeń. Widzimy 135 po strzale w tamtego gracza. Teraz Budło, postrzelę w t 54 Prototyp, ale w tył wejdzie. Zobaczcie na zielono. No i mamy pożarek, który ostatecznie dobija gracza w tym medzie. Strzał w bok, zdaje niewiele uszkodzeń, Czter... 49. Tutaj nie było okazji na trafienie Raptora po raz kolejny. Zobaczmy IS-3. Ale chyba stokowy. Czy tylko tutaj jestem ślepy? Stokowy, faktycznie, czyli naprawdę fajny cel. Widzimy porsuka, który oberwał raz. A czy wejdzie teraz? Była, no... Mm, ...słabiutko, 126 uszkodzeń, dlatego, że pocisk trafił w gąsienicę. Teraz znowu y, część uszkodzeń pochłonęły gąski, bo wiecie, strzał powinien wejść za około 400, ale dopóki trafimy w gąski, no to będzie dużo mniej uszkodzeń, połowa tego albo nawet mniej. Trzeba wycerwać nieco wyżej, nieco wyżej. Tak, żeby trafić w wieżę. O! Teraz kolega trafił w wieżę i weszł za prawie 355. Strzał 3 to jest też nawet niezły interes, 155 uszkodzeń. Możemy się śmiać, że to jest niewiele, ale pamiętajmy o tym, że... To są pewne uszkodzenia, a to jest szósty poziom czołg lekki, który... No... Trudno, aby zadawał pełną uszkodzeń. Na razie 2000 damagea i uwaga, dwa fragi, więc naprawdę nieźle. Jak na dziewiąty tier, to kurde, świetny interes. I strze widzimy, jest tam zajęty walką. Raczej padnie, ale polaczek, kozaczek skupia się na M103. Cel bardzo groźny. Ma kolegę na dwa strzały. Pierwszy strzał. Zaczka nie zadaje uszkodzeń. M103 strzeliło i teraz pytanie, czy kolega jedzie po niego, czy tak. Będzie po niego e, wyjeżdżał co chwilę. Na razie widzimy, że jedzie, jedzie, jedzie. No jak go dopadnie od tyłu, to naprawdę można zadać pełną uszkodzeń, ale nie w bok. Musi trafić w tył. Zobaczmy. Sput. Spód... Dong. Odbił się. I teraz? Czy będzie jeszcze jeden strzał? Jest. 411 uszkodzeń. Pięknie. Przyznać, że naprawdę fajne uszkodzenia, no ładnie udało się pod podszkolić załogę na pewno po takim czymś. Strzał w, sto... yy, w aimx CDC za 113, nie wiem dlaczego tak mało. No, uwaga, 430 i to jest moc, słuchajcie, to jest, moi drodzy, moc Fałki 2801. No i co, nie powiecie, całkiem fajnie wyszła ta bitwa. Nie powiem, że było sporo szczęścia, bo gdyby nie ten M103, to tych uszkodzeń tyle by nie było. Szczególnie ten jeszcze CDC pod koniec, ale i tak naprawdę fajnie tutaj kolega zagrał i y szybka, a udana bitwa na VC. Zobaczmy jeszcze jedną potyczkę. Czas na drugą bitwę. Kolega Balazas2001... Y na mapie Wichura. jest to powtórka, którą wziąłem z Watery dlatego że nie miałem żadnej innej od Was na fałce. A szukałem też bitwy fajnej do pokazania. także od razu informuję. I widzimy, że kolegę wyrzuciło na ósme poziomy Lefty Gryz 2 AMX CDC Act Panther 2, no nie powiem, ta bitwa nie jest pełna takich pojazdów, które będzie można przebijać. Hajkami ale jednak wynik będzie naprawdę udany. Zobaczymy, jak to będzie z czasem. Początek jest normalny. Kolega podjeżdża na środek, próbuje coś zobaczyć. Widzimy M6, która jedzie stokowo wesoło i dostaje za 88. To jest niestety pewien problem. Fałki poprzednia bitwa była o tyle udana, że koledzy stali do e, kozaczka bokiem, tyłem. A teraz w tym miejscu wyjeżdżają przodem. A przez to ilość uszkodzeń drastycznie spada do wartości 50-80, i wtedy no, trudno o fajną bitwę e, tym cudenkiem. Po lewej mamy cefika, mamy bulldoga, cele naprawdę fajne, ale no tylko w to trafić właśnie pudło i czefik także nie trafia w Balassa. Teraz widzimy go bokiem, no i obrywa za 375. To jest właśnie to: wychylił się i oberwał w chambo. Bulldog również dostał pechę, ale sam też jedną oddał. Wmiana z Bulldogiem jest już nieco bardziej skomplikowana. Niby w teorii spokojnie można go trafić za przebicie, czyli za 400 na przykład uszkodzeń, ale. Pytanie, czy trafimy w gąskę, czy w wieżę, czy w kadłub, no to jest bardzo, bardzo trudny temat. Ogólnie strzelanie chałabicami ma to do siebie, że musimy trafić we wszystko, co ma niski, sobie pancerz. I nie mogą to być gąsienice, bo jeśli trafimy w gąski, to mecz dużo, dużo bardziej będzie niższy. Na razie tak... Chyba kolega nie do końca wie co robić. Najlepiej byłoby tutaj wjechać od prawej. O tutaj. I spróbować zaskoczyć rywali, którzy wyjeżdżają teraz na sojuszników. LTTB pada, ale skoda może przyjąć niezłą bułę. Dokładnie 400 uszkodzeń. No już mamy 1000. Mamy już 1000. <grytanie> to jest niestety wada fałki i ogólnie chaobic. Jeśli. Mamy takie dział, to na pewno wiecie, że pocisk leci długo i szybkie czołgi mogą spokojnie się ruszyć. A szczególnie kiedy snajpimy z 200-300 metrów, wtedy tym bardziej rywale mogą ominąć nasz pocisk, jeśli będą mieli trochę szczęścia. M103, E Boże, M445, Francuz, który obrywa za 413. Oni na niego wyjechało. No i zobaczcie: 373. To jest to idealny wyjazd pod plecy AMX 4 Teraz ten Bulldo, który obrywa za 116, bo dostał w gąskę. Ale jest na hita nasi, powinni sobie poradzić. A ten telecek wyjechał tutaj na pewniaka, że tu nic nie ma. A kurde, kolega wycelował. Trafił go z buły. I teraz pytanie: czy. Uda się go zaskoczyć ponownie. Tego nie skomentuję. Tego strzału naprawdę nie skomentuję. Widzieliście to? A wyjadę sobie. Wyjechał sobie, strzelił z woleja. Buła za 425. Co się będę? <grytanie> naprawdę fajnie to wyszło. Tak wyjechał z woleja, co nie? To było najlepsze. Bo gdyby tam wycelował, to spoko, ale. Buła w ruchu. Już myślałem, że nie trafi. A tutaj jeszcze z przebiciem. Na razie nie było potrzeby strzelania ze złota. No i mamy tak, jak Panterę. No nią akurat warto byłoby zadować Kumula. Dlaczego? Dlatego, że jak Pantera ma wszędzie w miarę dobry pancerz. Kumul byłby spoko, ale nie ma okazji, bo oba te pojazdy zostają zniszczone, zostaje Tygrys 2, którego nie przebijemy nigdzie na haiku. i Lew, którego również nigdzie nie przebijemy na Heku, czyli kumule. To będzie dużo, dużo lepszy wybór. Widzimy lwa, jedzie tyłem. Można go tak przebić. O ile będzie tyłem, nie bokiem. Kumul, pamiętajmy o tym, że wraz z pokonanym dystansem nie traci penetracji i to teraz kolegę ratuje. Spalił się lwem. Przepięknie to zrobił. z 2. Jedyny rywal, który kapuje bazę. No. Trochę nie do końca to jest słuszne, żeby teraz wracać po niego w takiej ilości. Szczególnie, że Hellcat pada. Gdyby tutaj nie kolega, to mogłoby to się skończyć i najlepiej, ale raczej zdąży tutaj każdy. I udaje się do, do tego zbić bazę za prawie 340 uszkodzeń. No, Tygrys 2 tutaj idealnie obrywa. A ten lew naprawdę. Mistrzostwo świata. Tygrys 2. Mmm. Wycelował tutaj. zgrał celownik i zdejmuje kolegę VC. Zobaczmy. Czy da się w tym grać? No da się. Ale czy potrzebne jest szczęście, a raczej ogromna ilość szczęścia, aby dopaść jakiegoś lighta? Najlepiej to w ogóle tyłem, yy, albo Francuza TDK ósmego poziomu no potrzeba, tak? Hmm. Załóżmy, że gramy fałkę trafia się jakaś mapa. Gdzie nie można za bardzo objeżdżać, to wtedy nasze uszkodzenia będą w okolicy 400-500. No bo no nie ma w co strzelać. W tej bitwie, w poprzedniej, było pełno szczęścia takie akcje jak tutaj rywale są przodem, a po czym nagle się obracają i są tyłem. Tak i widzimy 30 mm pancerza z tyłu. No to jest idealny scenariusz do robienia uszkodzeń. Więc no co, VK ma potencjał, ale. To ile szczęścia potrzeba, aby zrobić z nią dobry wynik, to jest druga sprawa. Ja osobiście wolę inne czołgi lekkie. Także tyle ode mnie, dziękuję za uwagę, widzimy się już niedługo, dzięki, cześć.